2 listopada w Madison Square Garden w Nowym Jorku masz walczyć z Olofolabi, masz walczyć, bo chyba jeszcze kontrakty nie zostały podpisane. No tak jak mówisz, kontrakt na walkę nie został podpisany, ale już od kilku tygodni jest głośno o tym, że mam tam zaboksować właśnie z Olofolabi o IBO 12 rund. Przygotowuję się do tej walki już praktycznie trzeci tydzień, jak tylko się dowiedziałem o tym, że jest taka możliwość. Zacząłem obóz przygotowawczy u siebie w domu w Jeleniej Górze wraz z bratem, no i przede wszystkim z górami, które mi towarzyszą przez całe wakacje. W tym roku już chyba wbiegłem z 13 czy 14 razy na Śnieżkę. Teraz po tym, jak wróciłem z wakacji z Majorki, to jeszcze 6 razy byłem z rzędu tak naprawdę na przeciągu 2 tygodni. No i przyjechałem teraz do Warszawy i zaczynamy tutaj już treningi takie stricte bokserskie. Jak usłyszałeś o tej propozycji, to dużo czasu zajęło ci, zanim ją zaakceptowałeś? Nie no, myślę, że już podczas pierwszego telefonu powiedziałem, że najprawdopodobniej tak. Później chodziło, wiadomo, o kwestię finansową, no bo jeżeli mam lecieć za ocean, walczyć w metce boksu, w Madison Square Garden, wiadomo, że każdy z nas by chciał się tam pokazać, każdy, kto trenuje boks, marzy o czymś takim, to jest niesamowite wyróżnienie. Bardzo dziękuję przede wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego, że do tej walki dojdzie, jeśli do niej dojdzie, choć jest już blisko. No, chwileczkę tam się zastanawiałem, tylko mniej więcej na jakich warunkach, kiedy to by miało być, ale praktycznie od razu zaakceptowałem. Nawet się za bardzo tam nie targowałem, bo jeżeli wygram tą walkę, no to dzień dobry, jeżeli nie, to do widzenia. Do widzenia ogólnie? W kierunku kariery sportowej powiesz? Nie wiem, zastanowiłbym się wtedy, powiem szczerze. Ja mam mnóstwo pomysłów na inne rzeczy w życiu. Też jakieś rzeczy zacząłem różne robić podczas tej kariery. Poznałem bardzo dużo ludzi, mam mnóstwo kontaktów. I nie wiem, wiadomo, że staram się nie dopuszczać w ogóle czegoś takiego do głowy. Ja jestem niespełniony sportowo, no ale wszystko zależy od tego, jak ta walka będzie wyglądać. Ja nie wiem, nawet gdybym przegrał tą walkę, to przegram ją tylko i wyłącznie po zaciętej walce i naprawdę pokażę dużo charakteru i przede wszystkim to, że no, ja będę grysliny po to, żeby wygrać i że to jest dla mnie walka o wszystko. Jeżeli wygram, no to tak jak powiedziałem, dzień dobry, nagle świat o mnie usłyszy i pewnie dostanę kolejne jakieś propozycje. To jest dla mnie walka tak naprawdę o wszystko. Czekałem na tą walkę, na taką walkę naprawdę bardzo długo. Od porażki z Masternakiem, gdy pewne rzeczy zrozumiałem, to tak naprawdę czekałem na tę walkę, bo to, że mógł się wreszcie w jakiś sposób odkuć, że mógł pokazać, że jeszcze na dużo mnie stać. No i ta walka tak naprawdę wszystko zweryfikuje. Lepiej, że do niej dochodzi teraz, a nie 2 lata temu, kiedy też była taka możliwość? No na pewno jestem bardziej doświadczonym człowiekiem, bo zawodnikiem to no, też na pewno troszeczkę też, ale stoczyłem chyba tylko z 4 walki od tamtej pory przez te 2 lata, przez 1,5 roku miałem, w ogóle nie boksowałem, teraz od roku czasu wróciłem na ring, stoczyłem 3 pojedynki, tak, od września tamtego roku, czyli rok czasu znowu jestem, tak jakby powiedzieć, w takim treningu intensywnym. Wcześniej miałem dużo przerwy, ale tak jak powiedziałem, no dużo się zmieniło w moim życiu w tym czasie. Na pewno troszeczkę bardziej spoważniałem, wydoroślałem. No i myślę, że mentalnie też jestem lepszym zawodnikiem, bo dużo rzeczy też zrozumiałem w tym momencie, gdy nie boksowałem. Miałem trochę czasu na to, żeby tak troszeczkę spojrzeć na boks z dystansu, zarówno na swój boks, na to, jakbym chciał boksować. Zacząłem zwracać uwagę na więcej rzeczy, to raz, a dwa, że tak jakbym miał lepszą taką adaptację tego, co się dzieje w ringu, lepiej czuję sam swoje ciało i no po prostu mam już 28, tak, w grudniu 29 lat, myślę, że to jest ten czas, tak, dla boksera, w którym zaczynamy się czuć jak najlepiej, to jest najlepszy moment i trzeba go wykorzystać. Jak można wygrać z Olofolabi? On przegrywał dawno, dawno temu z Alanem Greenem, jeszcze w niższej wadze, no i 2 razy z Marco Hookiem. No na pewno muszę być bardzo dobrze przygotowany. Teraz pracujemy nad tym, żeby też poprawić obronę. Przede wszystkim no, myślę, że będę genialnie przygotowany wydolnościowo. Tak jak powiedziałem, biegłem 13-14 razy na Śnieżkę w te wakacje. Teraz 6 razy z rzędu, z tego
4 razy z przesieki, to jest po 17 km pod górę. Później jeszcze zbiegam, czy tam schodzę w dół do kopu i dopiero zjeżdżam wyciągiem, czyli to jest naprawdę około 200 paru kilometrów w górach, z tego 17 pełnym ogniem. To są bardzo długie, dwugodzinne biegi, naprawdę ciężkie. Będę przygotowany na 12 rund, bo pamiętam jak zimą biegałem też na Śnieżkę i później to jednak 10 rund, mimo to, że się zatrułem 2 dni wcześniej z tą walką z Buchholcem, to przez 10 rund ja zadawałem bardzo dużo ciosów. Oczywiście nie można porównać Buchholca do Afolabiego, no bo na pewno Afolabi postawił o wiele większe wyzwanie, bo pewnie będzie więcej ciosów zadawał, więcej ciosów będzie dochodziło. Buchholca tak naprawdę to ja tylko cały czas biję z ręki na ręki. Z ręki na rękę on się skupił tylko na przyjmowaniu ciosów i na szczelnej obronie. Ta walka pewnie będzie wyglądała całkowicie inaczej, ale na pewno będzie dobrze przygotowany fizycznie i w tym też pokładam duże nadzieje na zwycięstwo. Przede wszystkim bardzo dobre przygotowanie, duże tempo walki, agresywna pozycja w ringu. Jeśli on będzie nawet na mnie szedł, no to będę boksował na nogach w lewo, w prawo, będę dużo zmieniał położenie. No i zadawał dużo ciosów, jakieś ponowienia, serię. Mam nadzieję, że uda się go zmęczyć, zajechać. No, widzę też jakieś błędy, obuszcza też dużo prawą rękę, można uderzyć lewy sierp. Po pierwszym ataku na przykład się zatrzymuje, pierwszy atak dobrze przepuszcza do tyłu, później się zatrzymuje, więc można ponawiać te ataki, wtedy dochodzi drugim czy trzecim atakiem jakąś dłuższą kombinacją i myślę, że te ciosy będą wchodziły. No, reszta to tak naprawdę będzie zależała od trenera Łapina, który przygotowuje się ze mną do tej walki, no i muszę zaufać trenerowi i robić to, co trener chce i uważa za skuteczne. A co cię w tej walce najbardziej motywuje? Ten rywal, który wiadomo, że był tymczasowym mistrzem świata, jest dosyć znany. Atmosfera tej gali, no bo to będzie Madison Square Garden, wyjazd za ocean, czy też tytuł IBO, który ma być stawką tej walki? Chyba tak naprawdę wszystko porówno. No, już zanim okazało się, że będzie to walka o IBO, byłem zachwycony tą propozycją. No, wiele rzeczy składa się na to. Przede wszystkim, no tak jak powiedziałeś, świetny rywal, były mistrz świata. Dwa, no Madison Square Garden, Nowy Jork, nie byłem nigdy w Stanach, bo walczyłem tylko raz w Montrealu, w Kanadzie i tam właśnie spodobałem się organizatorowi grupy K2, bo tam ta gala była organizowana i wiem, że ta walka moja w Kanadzie się podobała i dlatego dostałem teraz tą propozycję. No, w Stanach nie byłem. Bardzo dużo rzeczy się składa na to, że mam dużo, dużo, dużo więcej energii na treningach, o wiele większą mobilizację do treningu i do tego też, żeby wszystkie inne rzeczy na razie odłożyć na bok. Ja nawet teraz studia rozłożyłem sobie na 2 lata, bo miałem teraz do końca września na AWF-ie w Warszawie się tak naprawdę obronić, no ale przełożyłem to, rozkładam z rok na 2 lata. No, studia nie są dla mnie aż tak ważne jak ta walka, więc wszystko chcę postawić na jedną kartę. No właśnie, to jest duża gala. W głównej walce wieczoru Curtis Stevens, Gennady Golovkin. Możesz obiecać, że nie wejdziesz, nie będziesz miał rozbieganych oczu, nie stracisz koncentracji przy tym całym zamieszaniu? Wydaje mi się, że nie. Ja już przecież mam dość niezłą amatorską karierę. 120 walk, boksowałem też w finale Mistrzostw Unii Europejskiej, boksowałem na jakichś tam innych imprezach. Bardzo dużo też dała mi ta boksbuda, wzmocnienie psychiki. Też parę lat tam jeździłem. Boksowałem już, przecież mam 26 walk czy 7 zawodowych, nawet nie pamiętam. No ale boksowałem też na kilku dużych galach już na samym początku kariery u Sauerlanda, gdzie to Walujew czy Abraham mieli walki wieczoru, były naprawdę wielkie hale. Wiadomo, że nie boksowałem w momencie przed samą walką wieczoru, tak? Jest to teraz, tak? Ale myślę, że raczej bardziej będzie mnie to podkręcać, niż mnie to zestresuje. Ja lubię duże imprezy, lubię, gdy jest dużo ludzi. Nawet jakby z domu gwizdali, powiedzmy, gdyby to wychodził do ringu, tak jak było w Kanadzie, to mi to nie przeszkadza. Jeszcze bardziej mnie nakręca i wtedy chcę pokazać jeszcze bardziej, że jestem dobrym pięściarzem. Wiadomo, no, tutaj trzeba wszystko, każdy jeden ruch dobrze oszacować, rozważyć. No i przede wszystkim bardzo uważać na obronie, bo Afolabi jest no, bardzo niebezpiecznym zawodnikiem. Ma świetną obronę, dobrze unika ciosy, dobrze je blokuje, gdzieś tam się ślizga. Jest taki troszeczkę niewygodny, bije strefami, rozrzuca góra-dół, gdzieś szuka uderzenia, zakłada za ręce, gdzieś te ciosy sierpowe. No na pewno jest to topowy zawodnik tej kategorii wagowej na świecie. Jeżeli z nim wygram, no to
będę miał pewnie jakieś ciekawe propozycje, ale wydaje mi się, że on jest do przejścia. No oczywiście muszę być przygotowany na maksa, nie mogę go w żaden sposób lekceważyć, to nie ma w ogóle mowy o czymś takim, ale przy genialnym przygotowaniu fizycznym, zrealizowaniu taktyki, którą pewnie założymy z trenerem i przy mojej szybkości, przy mojej pracy nóg, myślę, że jestem w stanie wygrać z Afolabiem. Dziękuję. Dziękuję.